Szczęść Boże. Ubezpieczenia społeczne. Diabelstwo. Diabelstwo sprowadzone na ten świat przez nieboszczyka Bismarka. Rzecz jasna, nie on to pewnie sam wymyślił, ale mając egzekutywę polityczną, skutecznie zaprowadził ten eksperyment na ludziach. Najpierw podjęto w Bismarkowskich Niemczech, no, a potem rozpleniła się ta Francja po całym świecie, i u nas już w dwudziestoleciu. Międzywojennym zaczął działać taki zakład ubezpieczeń społecznych. To się wtedy inaczej nazywało, no, a, a po wojnie nawiązał do tej tradycji ZUS. Dzisiejsza piramida finansowa. Piramida finansowa nie, nie lepsza od jakiegoś Ambergoldu, gorsza znacznie, dlatego że, że tam przynajmniej nie było na tej aferze stempelka z orłem w koronie. A piramida finansowa. O nazwie ZUS funkcjonuje w najlepsze. Właśnie dlatego, że państwo zagania kijem przymusu fiskalnego kolejne pokolenia płatników, dzięki czemu dług ZUS-u jest rolowany, chociaż i tego, co wpłacają ci, którzy do tego systemu są wciągani przymusem fiskalnym, tego nie starcza, więc rokrocznie z budżetu państwa trzeba dosypywać drugie tyle, żeby ten dywanik ZUS-u mógł być dalej. Zusowskiego długu mógł być dalej rolowany. Z tego faktu, że, że to Bismarck był pierwszym, który tę maszynę, maszynę perfidnego rabunku, wyzysku, a ostatecznie także i wbrew socjalnym obietnicom praktykę społecznej, Anihilacji zagłady. Z tego, że to Bismarck w ruch wprowadził, no to każdy normalny Polak powinien trafnie wnioskować, że nie może w tym być niczego na dłuższą metę dla Polaków dobrego. A jednak, a jednak ZUS ma swoich patriotów i orędowników, a oprócz nich ma też, ma też zwolenników, którzy tylko dlatego. Upierają się, żeby ten system prolongować, że zdaje im się, że inaczej nie można. Wiedzą, że to się zawali, no ale zamiast ludzi wyprowadzić, przeprowadzić, że tak powiem, kontrolowaną katastrofę, czyli demontaż, tego systemu zapraszają do wnętrza walącej się budowli tej piramidy właśnie kolejne rzesze Bogu ducha winnych ludzi, którzy przecież nie wiedzą do czego są zachęcani. Dlatego praktyka Ubezpieczeń społecznych jest diabelstwem, bo, bo, szanowni Państwo, ma to znamiona systemowego przestępstwa. Przestępstwa o wielorakim charakterze, bo to jest właściwie wymuszenie rozbójnicze. To jest z pewnością. Inna, inna kodeksowa kategoria, doprowadzanie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jest taki artykuł w kodeksie karnym, prawda? Jak zachęcę Państwa do tego, żebyście zrobili zły interes, mimo że wiem o tym, że to Wam się nie opłaci, no to, to moglibyście, zasadnie dowiedziawszy się o tym post factum, jako poszkodowani dochodzić sprawiedliwości w sądzie. Ale, ale, ale przeciwko ZUS-owi nikt nawet nie próbuje takiego, takiej ścieżki prawnej. Szkoda. Może. Może czas właśnie, może znajdzie się jakiś sędzia Rzeczypospolitej, który podzieli mój tok myślenia i, i, i mm, zgodzi się ze mną, że wprawdzie pacta sunt. Serwanda. Umowy już zawarte z ludźmi, z ludźmi poprzednich pokoleń, muszą być koniecznie dotrzymane. Trzeba wszystko uczynić, żeby zobowiązania ZUS-u były dalej gwarantowane przez państwo polskie. No ale żadną miarą nie należy tego procederu kontynuować i nie należy wciągać kolejnych pokoleń do tej pułapki, pułapki w najlepszym wypadku bezowocnej, bez, bez żadnych perspektyw, tak? A w gorszym wypadku właśnie pułapki, która może kosztować, no cóż, katastrofę życiową, no, bo jeżeli ktoś niebacznie będzie pokładał nadzieję w ZUSie, to to mogą, a nawet na pewno będą te nadzieje w jakimś momencie zawiedzione. Powinni ludziska rozumieć, że że Bismarck, że Bismarck jak car Rosyjski napisał na marginesie jednego, jednej z przeglądanych depesz z Berlina, sztota zaciewaje te, ta obier skot, no, co Coś tam knuje ten, ten bydlak, ale co konkretnie? Jeszcze nie wiadomo, co knuł z ZUS-em, bo oczywiście ta depesza dotyczyła jakichś zupełnie innych spraw, depesza z Berlina do Petersburga, ale o co chodziło z tymi ubezpieczeniami przymusowymi, tym, tym przymusowym dobrodziejstwem? No, proszę Państwa, chodziło o to, że w czasach Bismarcka średnia wieku niemieckiego robotnika i nie tylko niemieckiego robotnika nie przekraczała czterdziestki. 40., średnia wieku. No więc jasna rzecz, że wszyscy zmuszeni do korzystania z tego państwowego dobrodziejstwa składali swój kapitalik do tej ubezpieczalni, ale mało kto wyjmował, prawda? Mało kto wyjmował. No w naszych czasach, dzięki Różnym innym okolicznościom. Żyjemy dłużej. Nie wiadomo czy piękniej, ale, ale dłużej. No i w związku z tym zrobiło się chętnych więcej, żeby wyjmować z zus -u. To, co tam składali, a tu niespodzianka, bo jeśli by ktoś chciał sprawdzić, to waszych pieniędzy, szanowni państwo, może i przez dziesiątki lat tam składanych już dawno nie ma, prawda? One na bieżąco są wydatkowane, dlatego właśnie budżet państwa musi dopłacać i dlatego muszą być wciągane nowe generacje do, do tego kieratu. Dlaczego to kierat, dlaczego, dlaczego to jest kiepska perspektywa? No dlatego, że gdybyście państwo. To wyliczenia różnych miłych łebskich ludzi, nie moje oryginalne, ale te wyliczenia, które zresztą proszę sprawdzić, proszę skonfrontować z jakąś własną estymacją, własnym szacunkiem strat i zysków. Ale niektórzy wyliczy, wyliczają, że gdybyście Państwo nie dawali, nie byli zmuszeni. Oddawać tej daniny, tego ukrytego podatku na ZUS, gdybyście nie byli zmuszeni składać. A, a na przykład pracodawca, przedsiębiorca, który prowadzi kilka różnych interesów, to on musi kilka razy opłacać tę składkę ZUS-owską, co jest już wyższą formą kary penalizacji przedsiębiorczości. Otóż, gdybyście Państwo nie byli zmuszeni oddawać, tylko gdybyście mogli jakoś tam, prawda, przyszanować te pieniądze na jakimś innym koncie, to wiecie Państwo, to, wy, to by Wam się przez całe życie uskładało nie na jedno, ale może nawet, nawet w dzisiejszych warunkach, może nawet i na dwa mieszkania pod wynajem. W mieście, prawda? Mniejszym, większym, ale jakieś tam mieszkania, rodzina może by się z tego mogła utrzymać. No i jakaś przewaga majętności realnej, która może na siebie zarabiać, bo właśnie można mieszkanie, można mieszkanie innym wynajmować. Jakaż przewaga tego nad składką Zuszewską której się przecież nie dziedziczy. Tego dzieciom, wnukom zostawić nie można. Więc to jest, szanowni państwo, pod y, y, każdym względem nieracjonalne, a dodatek, na dodatek jeszcze jest niegodziwe. Na dodatek jeszcze jest cywilizacyjnie zgubne. Dlatego powiedziałem, że to droga do zatracenia, że, że droga do, do, y, do samozagłady, bo czegóż dokonuje ZUS, ten system. On otóż rozpina dwie sfery w myśleniu człowieka. Te, te, te sferę, w której myślimy o naszej przyszłości, o, no każdy tam czasem myśli, że, że może jeszcze trochę pożyje, jak pożyje, to się zestarzeje, co będzie robił, czy, czy będzie zdrowy, czy będzie zdolny dalej zadbać o siebie. No i żeruje na tym lęku, na tym naszym niepokoju właśnie Bismarck, Piekłoszczak i, 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 i jego polityczni następcy. Oni, oni żerują na tych naszych niepokojach i składają obietnice bez pokrycia. No to my, my nie zadbamy o Was, tylko teraz nam dajcie na to pieniądze, bo to rozsądnie, prawda? I oto rozpięta zostanie ta sfera tęsknot ze sferą bieżącej zapobiegliwości, która u, przepraszam za słowo niepoprawne politycznie, u normalnego człowieka, prędzej czy później biegnie w stronę myśli o, o rodzinie. O dzieciach, no o tym, że czemuż mają dbać o mnie obcy, może by tak zadbali bliscy, gdyby, że, gdyby w ogóle byli jacyś bliscy, prawda? Gdyby w ogóle jakieś dzieci się rodziły, gdyby jakieś wnuki rosły. System ubezpieczeń społecznych tworzy obietnicę na dłuższą metę bez pokrycia, niszcząc jednocześnie ten zapał, Prawidłowo, normalnie, naturalnie ukierunkowany na stawianie zrębów swojej przyszłej pomyślności, tych zrębów, tych fundamentów realnych, jakimi będzie staranie o to, żeby dziś, teraz, tu dobrze pracować, przejawiać zapobiegliwość i, i, żeby, i żeby szukać bezpieczeństwa, Raczej w kręgu rodzinnym, bądź też zakonnym, jeśli, jeśli komuś życie w stanie małżeńskim nie jest pisane. To są naturalne rozwiązania. System ubezpieczeń społecznych jest zatem niegodziwy, nienaturalny, nieproduktywny, niesensowny. Nie, nie, nie. Nie, nie pakujmy, szanowni państwo, następnych generacji do tej, do tej piramidy, która prędzej czy później zwalić się nam musi na głowy. Pracując politycznie, pracując na Podkarpaciu, szczególnie intensywnie wiosną i jesienią tego 2019 roku, poznaję realia, systemowe, ustrojowe Rzeczypospolitej na rozlicznych przykładach z tego terenu pochodzących. I otóż na początku 2019 roku w mieście Rzeszowie zarządzono alarm bombowy. Na szczęście, na szczęście, szanowni Państwo, fałszywy alarm. Gdzie? W budynku, który mieści Siedziby dwóch instytucji ZUS-u i NFZ-u, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. I otóż, w wyniku tego alarmu bombowego, fałszywego, chwała Bogu, wyprowadzono, ewakuowano, ewakuowano z tego jednego, wcale nie tak potężnego gmachu w mieście wojewódzkim Rzeszowie, 700 osób. Tak? 700 osób, plus minus, czy w tę, czy w tamtą, ale widzimy, że to cały legion, całe miasteczko urzędników w jednej zaledwie budowli. Tego ciężaru, tego garbu żadne państwo nie uniesie, żaden normalny naród nie podoła temu trudowi hodowania huby kuby, na, na, na pniu tej, 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 tej pięknej. Tego pięknego drzewa, jakim jest, jakim jest wzrastający przez wieki naród, niestety dzisiaj obłożony hubami, jemiołami, i na dodatek jeszcze podcinany przez tych, którzy powinni być tego lasu leśniczymi, tego ogrodu ogrodnikami. Precz, precz z ubezpieczeniami społecznymi. Niech żyje. Wolność, wolność wyboru z Panem Bogiem.